Ostrożnie Możemy zejść w dół i zobaczyć. Wyłania nam się też pozostałość po tych wszystkich zbiorach. To jest właśnie ta piwnica, o której wspominałem. Zajrzymy do niej. Serwu z wszystkim. witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Przepraszamy za tą kilkudniową. E, przerwę, natomiast rozłożyło mnie totalnie choróbsko, jeszcze jestem chory, ale jestem już mniej więcej na chodzie, postanowiliśmy nagrać dla Was odcinek mam nadzieję, że słyszeliście kiedyś o starych depozytach, mianowicie jeśli blisko były jakieś stare sztolnie lub coś podobnego pobliscy mieszkańcy, mieszkańcy niemiecki, bo na takich terenach oczywiście się znajdujemy, uciekając taki towar, towar rzeczy dla nich, po prostu cenne Typu porcelana, firany, zas zasłony, bo takie rzeczy kiedyś miały swoją wartość, swoją cenę i były nie do dostania praktycznie. Takie rzeczy właśnie chowano w takich starych depozytach. I właśnie to dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać i przy okazji opowiedzieć. A więc zmierzamy właśnie do pierwszego miejsca, które chcielibyśmy Wam pokazać. Mniej więcej tutaj już można zobaczyć sztucznie usypaną hałdę. Druga jest z tamtej strony. Jest to urobek, który był wydobyty właśnie z tego miejsca. Właśnie z tego, które już tutaj nam się wyłania. Wyłania nam się też pozostałość po tych wszystkich zbiorach, gdzie po prostu było to wrzucone, Przepraszam, że będę sapał i mówił przez nos, ale naprawdę kiepsko się czuję. Tutaj, w tym miejscu, jest zawalona i zasypana sztolnia. Natomiast coś już kiedyś z niej wydobyto, coś tutaj też odkopano. Większość z tych rzeczy to była porcelana. Talerze, kubki. Jak widać, nawet kieliszki w sensie kryształy. Tutaj jakieś zdobione kubeczki, butelki wszystkie oczywiście z napisami po niemiecku. Tutaj również jakieś zdobione filiżanki. Szkoda, że nie ma takich z krajobrazami na przykład tej miejscowości. Chod na nasze nieszczęście padł nam mikrofon. Pokazywałem wam w tym miejscu pozostałości po dawnych kryształach kolorowych oraz porcelanie niemieckiej, gdzie niegdzie można odnaleźć butelki po lekarstwach. Opowiadałem o miejscu poniżej, na głównej drodze, gdzie przypadkowo odnaleziono wejście do sztolni, najprawdopodobniej połączoną ze sztolnią z filmu. W dalszej części zabiorę was za to wzgórze, gdzie zobaczycie ruiny domów, z których czyjś dorobek pochodził i został tam zdeponowany. Muszę jeszcze Wam wspomnieć, iż mój znajomy posiada plany wszystkich sztolni oraz komór wydobywczych w okolicy. Postaram się o zgodę na odkopanie niektórych obiektów podziemnych. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku i zobaczycie kolejne materiały z eksploracji podziemnych. Mówiłem, że wyjaśnię Wam jeszcze nazwę tego, Klaudia już to rozkminiła. Apteka Glac, tak się nazywało, czyli najprawdopodobniej jakieś lekarstwo, prosto z apteki, czyli coś, co było dla nich po prostu w tamtych czasach bardzo cenne, tak jak wspominałem. Nie każdy mógł sobie pozwolić na porcelanę lub, lub takiego rodzaju lekarstwa. Nie każdego było na to stać, nie każdy miał dojście. Przemierzając kawałek za nasze wzgórze, możemy już dostrzec starą drogę, która była połączona właśnie z tamtym punktem, czyli tą sztolnią. Sztolnia najprawdopodobniej, jak większość po prostu wydobywcza, w której wydobywano dolomit jakieś półtora kilometra w tamtą stronę są jeszcze trzy. No i reszta również znajduje się po drugiej stronie wioski. Wszystkie praktycznie z tym samym e, przeznaczeniem, czyli wydobycie dolomitu. Teraz zmierzamy na te stare ruiny domów, które chciałem Wam pokazać. Będą gdzieś tutaj na tych skarpach, schodząc z tamtej drogi. Możemy zauważyć pierwsze ruiny tych domów, z których właśnie najprawdopodobniej te rzeczy były wynoszone. Zajrzymy sobie tutaj ciekawości nigdy tędy nie chodziłem a o pozostałości po fundamentach można zauważyć je dookoła tam gdzieś kawałek dalej najprawdopodobniej znajdował się drugi dom ogólnie takich domów tutaj na tym wzgórzu było kilka i oczywiście mieszkali tutaj Niemcy. Nie wiem, czy później Polacy również zamieszkiwali te domy. Wydaje mi się, że zostały wyburzone. Potężne stare drzewska. A tutaj kolejne ruiny. Tutaj, tutaj i tutaj. Chciałem zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj zostało ciekawego, ale widzę, że oprócz kamiennych bloczków, bo z tego dom był wybudowany, każdy dom, który tutaj się znajdował, <laughs> chociaż tutaj widzę jeszcze pojedyncze cegły, czerwona cegła palona. Tak samo. I właśnie z takich bloczków były budowane te domy. Teraz chciałem przejść o tam. Świetnie zachował się fundament. Możecie go zobaczyć. I możecie zobaczyć, właśnie jak takie bloczki były układane. Tak wyglądał fundament oraz ściany całego. Całego domu. Teraz chciałbym przejść na drugi taki sam depozyt. Półtora kilometra w tamtą stronę. Tam również znajdowały się stare domy. I z tego co pamiętam, można wejść jeszcze do jednej z piwnic, która się tam zachowała. Na pewno tam zajrzymy i pokażę Wam drugie takie miejsce. Macie okazję dzisiaj. Zobaczyć jak wyglądały takie domy, w jakich pięknych miejscach były umiejscowione. Postaram się wejść tutaj również do, do piwnicy, bo to prawdopodobnie, e, znaczy się ogólnie źle powiedziałem, powiedziałem o jednej piwnicy, do której da się wejść. A z, o, sarenki biegną. A z tego co pamiętam, do tej również można było wejść. Możemy zobaczyć starą kapliczkę. Aczkolwiek nieczytelną. No i tutaj mamy nasze ruiny. I teraz Wam opowiem taką ciekawostkę z życia Urbeksiarza. Wbiłem tutaj kiedyś i jeszcze schody były po prostu oblodzone. I zamiast pomyśleć, że tam jest po prostu niższa temperatura i jeszcze nie wszystko zdążyło stopnieć, i to chyba było w podobnym okresie jak teraz, no to tam i zjechałem na dupie, na sam dół. Tutaj pięknie się to zachowało. Jak widać, zrobiono później sobie z tego wysypisko. Ale można zobaczyć jeszcze te sklepienia. To były okna. Tutaj fragment wejścia Teren piękny. Tutaj nie wiem, czy drugi dom się znajdował. Bo widzę fundament i bluczki kamienne. Ale nie wiem. Aha. Drewniana podstawka. Myślałem, że to coś z kamienia. I mnie zaciekawiło po prostu. Dobra, tak szybciutko sobie przyjdziemy. Zobaczcie te filary, jak to wszystko było pięknie zrobione. Jak to, ale to się trzyma w sumie teraz na. Dosłownie w tamtym sklepieniu, tylko o tutaj jeszcze pozostałości jakichś ganków. A my możemy wejść teraz do tej starej piwnicy, tylko wyjmę i zapalę lampę. Dobra, lampa odpalona ostrożnie. Możemy zejść w dół i zobaczyć. Tak jak mówiłem, przepraszam Was za to sapanie dzisiejsze i mówienie przez noc, ale zapalenie płuc to nic, nic fajnego. Nikomu nie polecam. Nie mogłem już wytrzymać w domu, więc postanowiliśmy, że nagramy dla Was dzisiaj taki typowo przygodowy odcinek. Nie mam pojęcia, do czego mogły służyć takie. Mini okna już w piwnicy. Dajcie znać w komentarzu, co to mogło być z dwóch stron. Tutaj mamy płaską, płaską górę, a tutaj już mamy takie sklepienie. Nie wiem, czy tam te cegły nie były kute, czy coś nie było tam schowane. Ogólnie w takich piwnicach <laughs> często można było właśnie napotkać jakieś Znajdki, rzeczy, które były chowane po prostu przez takie rodziny. Ciekawa piwnica, czy to kolorowe szkło? Tak, zobaczcie. Nie, to plastik, przepraszam. I tu już pęknięty. Jakieś kości. Na widły nie chciałbym się nabić. No i po tej piwnicy można wnioskować sobie rozmiar domu. Jak to mniej więcej wyglądało. Nie wiem jak dla Was, ale mnie takie stare domy, a piwnice już tym bardziej bardzo ciekawią. I sposób w jaki były właśnie budowane. Wychodzimy. Pokażę Wam jeszcze, jak to wyglądało na zewnątrz. Mniej więcej, oczywiście, no bo. Możemy tylko zobaczyć to co pozostało. I zmierzamy dalej, no bo to jeszcze jeszcze nie koniec. Kurde jakbym wychodził z jakiegoś z, jakich, z, jak, z jakiegoś innego wymiaru. Dobra, gasimy latarkę. Cyk. Piękny stawik, troszkę już zamolony. Pewnie jeszcze, znaczy się pewnie już użytkowana przez, przez Polaków. Można zajrzeć do środka. Nie wiem, czy ktoś tu mieszkał. Chwile są piękne. I tam pewnie mała kuchnia. Masakra. Wnioskuję, że jak tam ten dom zaczął się walić, to po prostu ktoś mieszkał w tej chatce. Tak, raczej z pewnością, a tam była toaleta, a tu mamy ten dom. Tak można to wydedukować. Może się mylę, może nie, ale czas to czas i natura już się tym zajęła. Znajdujemy się teraz na działce mojego znajomego, pana Irka, którego serdecznie pozdrawiamy. Tu również znajdował się właśnie stary, stary Dom. Zobaczcie, jaki piękny filar. Nie tylko tutaj, bo takich domów tu w okolicy było całe mnóstwo, ale my dążymy cały czas do tego, gdzie chowano po prostu swoje cenne rzeczy podczas. Ucieczki z tych terenów. No a przy okazji troszkę podróżujemy i możecie zwiedzać ze mną. Takie piękne miejsca. To jest właśnie ta piwnica, o której wspominałem. Zajrzymy do niej, byłem tylko raz i to bez światła, więc fajnie będzie zerknąć do środka. Wszystko. Tak, yy, tak samo budowane jak poprzedni dom. Czyli z bloczków kamiennych gdzieś tam trochę czerwonej cegły. Tutaj widzę podobne właśnie okienko, tylko z jakimś spadem. Nie mam pojęcia naprawdę czym by to mogło być. Tu jakaś ławeczka. Odwodnienie widać rury pod spodem. Dużo sieciarzy, naszych kochanych pajączków. I dosyć mała piwniczka. Bardziej wygląda mi to na taką spiżarnię niż na piwnicę. Jakieś słoiczki, butelki najprawdopodobniej. Również po lekarstwach. Tutaj jakaś porcelana się zachowała chodzież wielkopolska polska porcelana z chodzieży. również lekarstwa i nic ciekawego więcej a teraz pójdziemy na górę i pokażę wam taki sam schowek taką samą skrytkę która była wykorzystana po to żeby po prostu schować swój dorobek, swój majątek w ten sposób społeczność tutaj niemiecka i nie tylko tutaj tak działali, że chowali po prostu tak swoje rzeczy, po które później mieli zamiar oczywiście wrócić. Ale z czasem zostało to rozkradzione, a później służyło jako śmietnisko, rzeczy tam wysypywali zasypywali takie sztolnie komory wydobywcze i czas o nich zapomniał jak i ludzie więc idziemy zerkniecie jak to wygląda zasapany jestem na maksaż ciężko mi się oddycha a muszę wejść jeszcze pod taką stromą górkę no ale i tak w domu bym nie wysiedział więc trzeba trzeba wejść widzimy się u góry jesteśmy Jesteśmy właśnie u góry. Za mną możecie zobaczyć już ładną komorę, i teraz muszę coś opowiedzieć. Tutaj już możecie zobaczyć pozostałości, również porcelany, starych wazonów, buteleczek, oczywiście po lekarstwach. Większość z tych rzeczy to jeszcze właśnie porcelana niemiecka bądź kryształy. Aczkolwiek druga część to już PRL, czyli coś, co mniej nas interesuje. Teraz, tak, wspominałem, że znajdujemy się na terenie mojego znajomego, pana Irka. Dla tych, którzy rozkopują tutaj to miejsce, myśląc, że znajdą złoto, muszę was załamać. Była to malutka komora wydobywcza, właśnie w której pochowano takie, takie skarby. Tylko takie i nic się nie zachowało, więc jeśli macie zamiar kopać dalej, to się zszykujecie i szkoda waszej pracy. I bardzo was proszę, żebyście tego nie robili, bo właściciel sobie nie życzy. Nie mam pojęcia co to jest. Podstawka po jakiejś lampie naftowej. Może coś w ten desen. Widzicie już, jak to wszystko wyglądało. Historia teraz tworzy piękną całość. A wy wiecie, co oznaczają takie wysypiska w tych miejscach. Widzimy się na dole, dogramy zakończenia, ładnie się z wami pożegnam. Niestety opadam już sił, chorobsko mnie jeszcze nie puściło. Mam nadzieję, że taki lajtowy dzień podróżniczy Wam się spodobał. Do zobaczenia zaraz. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Muszę Wam bardzo podziękować za ponad 250 tysięcy wyświetleń na poprzednim naszym filmie. Dużo niestety zawistnych osób nie rozumiejących e słowa opowieść, bo chodziło o opowieść, która dotyczyła miejsc w okolicy nie dokładnie tego miejsca i nie powiedziałem nigdy, że tam wjechały ciężarówki ze złotem. Była to opowieść połączona z ciekawym obiektem, który znajmuje, znajduje się tam pod ziemią. Nie mam pojęcia czym jest, nie wiem do tej pory. Wiele osób twierdziło, że są to studnie głębinowe, natomiast znajomy, znajomego, który się tym zajmuje na co dzień jako praca, był ze mną w tym miejscu i stwierdził, że pod żadnym pozorem nie są to studi studnie głębinowe. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, pamiętajcie o jakiejś subskrypcji, lajkowaniu naszego kanału. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. Pozdrawiamy. Dark Travelsi. Serwus!